Nie chcemy być całowane w rączki. Chcemy być po prostu ludźmi rodzaju żeńskiego. A, Aniel, jeżeli chodzi o masturbację, wydaje mi się, że jest ona częścią naszego życia seksualnego i jako taka powinna być przedmiotem nauczania w szkołach. Mówiła ta pani, to ją Clinton wyrzucił. Jeżeli zalegalizujemy narkotyki, to zaraz będziemy mieli mniej przestępców. Powiedziała pani Elders, ja proponuję, proszę pani, żeby zalegalizować również kradzieże. To też będziemy mieli mniej przestępców. Człowiek rodzaju żeńskiego Barbara Labuda powiedziała dalej tak. Elegancki, przedwojenny kapelusik. No i co przeszkadza w Polsce feministkom? Otóż uważają, że dyskryminujący jest zakaz zatrudniania kobiet przy ciężkich pracach. No bo przecież młot pneumatyczny czy inne takie na traktorze to było ćwiczone i to było równouprawnienie. Zakaz przeszkadza. Przeszkadza zakaz zatrudniania kobiet w ciąży nocą. To przecież też dyskryminacja. A dlaczego kobieta w ciąży nocą nie może? No ale feministkom przeszkadza jeszcze coś. Otóż uważają, że dyskryminujące jest zwalnianie kobiet na emeryturę w wieku 60 lat. Mężczyźni mają prawo pracować 5 lat dłużej. I feministkom nie przyszło do głowy, żeby obniżyć męską granicę emerytalną do 60 roku życia, żeby małżeństwo mogło razem na emeryturę przejść. Nie, to im do głowy nie przyszło. Przyszło im do głowy, żeby paniom dołożyć 5 lat ciężkiej charówki. Feministki o to walczą dla pań. Będzie równouprawnienie. 5 lat dłużej. Uwaga. Ponieważ przetłumaczyłeś słowo minister na sługa i dobrze, dlatego uważam, że również swój tytuł musisz przetłumaczyć na chłopak do krów. Uważam, że do prowadzenia twojej audycji to określenie bardzo pasuje. Szajkowa. Ludzie rodzaju żeńskiego. Już pani nie można powiedzieć, bo się przecież obrażą, tylko są ludźmi rodzaju żeńskiego. No a dalej na tej samej konferencji posłanka Barbara Labuda, przepraszam serdecznie, człowiek rodzaju żeńskiego, Barbara Labuda powiedziała tak. Teraz do naszego studia przyjdzie feministka, która własnymi słowami odczyta wszystko, żeby nie było, że Cejrowski przeinacza. Idzie feministka, idzie. Przyszła. Czyta. Cicho tam. Sytuacje w podręcznikach są sztuczne, zakłamane, a przez swój uniformizm także nijakie. Dostosowany do tego jest również portret rodziny i wizerunek kobiety. Kimkolwiek by ona nie była i jakiekolwiek pełniłaby rolę, na przykład w NWP, zawsze pozostaje taka sama. Skromna, zapracowana, dbająca o dom i rodzinę, zmęczona, ale uśmiechnięta. Nie wpada w irytację, nie buntuje się, nie narzeka, pokornie, a nawet pogodnie godzi się z losem. No to ja już teraz, proszę państwa, zrozumiałem, co im właściwie przeszkadza w prezesowej, że ona dom ma, rodzinę, męża szanuje i pokornie tam się uśmiecha do dzieci. Siadam! Do dzieci się uśmiecha. Postulaty. W związku z tym mamy postulaty. Wyeliminować teksty lub całe podręczniki, które utrwalają stereotypy kobiecych i męskich ról. Sprzyjać realizowaniu przez kobiety ich zainteresowań technicznych. Jak ja tak sobie czasem za traktorem siądę, jak czasem sobie naprawię konewkę, to aż mnie tak och! No i napisały tak. Za regulację prawną dyskryminującą kobiety należy uznać również ograniczenie prawa kobiet do decydowania o macierzyństwie poprzez przerwanie niepożądanej ciąży. Niepożądana na przykład, bo brakuje jednego pokoju albo na buciki. Niepożądana, cyk. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, pozbawiając kobiety prawa do przerywania ciąży ze względów społecznych, ma negatywny wpływ na szanse zawodowe oraz warunki bytowe kobiet i ich rodzin. Postulat! Jak najszybsze opracowanie nowej ustawy zapewniającej kobiecie prawo wyboru w sferze prokreacji.
bo zwierzę to jest istota zdolna do odczuwania fizycznego i psychicznego, więc trzeba zakazać korid, walt, kogutów, porzucania zwierząt domowych itd. Czy jest możliwe zarażenie pomimo używania prezerwatywy? Pyta czytelniczka brawa. No i brawo pęka. Niestety, Kasiu, na twoje pytanie muszę odpowiedzieć twierdząco. Nawet przy użyciu prezerwatywy może dojść do zakażenia wirusem HIV. Na szczęście prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. No i ministerstwo wydało oświadczenie, że w tej książce niestety jest za mało słowa miłość, a za dużo różnego świństwa, no bo po co dzieciom preferencje sadystyczne, upodobanie do bawienia się wydzielinami ciała, potrzeba kąsania, potrzeba macania tamponów sanitarnych, owłosionej pachy, to dzieciom chyba jednak niepotrzebne, nie będziemy rekomendować. Tak mówi ministerstwo, mnie to bardzo cieszy, że się ministerstwo wycofało z broszurki, którą napisał między innymi Lew Starowicz, który pisuje przecież do pism pornograficznych zawodowo i z tego żyje. Ministerstwo też. A. U wrót raju o narkotykach mówi Kora. Haszysz, marihuana, LSD i grzyby każdy na inną okazję Kora stosuje. Marihuana i haszysz, kiedy pozostaję dłuższy czas sam na sam ze sobą, mówi Kora. LSD, kiedy tańczę, a grzybki złotą jesienią w plenerach łąkowych. Tak to mówi Kora. Irytują mnie ludzie pijący regularnie alkohol, którzy z lękiem i wstrętem odnoszą się do miękkich narkotyków. Nie chcą ich nawet spróbować. Wielu z nich wrzuciłabym LSD do herbaty, nie mówiąc im o tym, żeby im się mózgownice pootwierały. No brawko, brawko. LSD to wrota do podświadomości. SLD to wrota do przyszłości. Aneta Kręglicka podkreśla, że pigułki antykoncepcyjne mają walory lecznicze. A Agata Młynarska, pigułka jest najlepszym środkiem dla osoby, która musi funkcjonować w stresie cywilizacyjnym. No i na koniec oczywiście Kora. Metod naturalnych nie poleciłabym żadnej kobiecie. Zwolennikami tradycyjnego modelu małżeńskiego częściej są osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym niż średnim i wyższym. Chcieliby oni, aby mężczyzna był głową rodziny, podejmował najważniejsze decyzje, pracował zawodowo i zarabiał, zaś kobieta zajmowała się domem, wychowaniem dzieci, opieką nad rodzicami, teściami i organizacją życia rodzinnego. Feministka się złości z tego powodu rodzaju żeńskiego Barbara Labuda. Człowiek. Człowiek rodzaju żeńskiego Barbara Labuda. No i proszę Państwa,